15 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli odbył się finał 10. diecezjalnego konkursu wiedzy religijnej dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli. Patronat honorowy objął biskup Edward Najczak. W finałowej rywalizacji wzięło udział 31 uczniów reprezentujących 16 szkół podstawowych. Uczniowie klas 1-5 w ciągu 45 minut rozwiązywali test składający się z 30 zadań, a uczniowie klas 6-8 z 33 zadań. Nasz konkurs został pomyślany jako nawiązywanie do programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce, a ponieważ teraz jesteśmy w czasie realizacji programu Duch, który umacnia miłość, czyli mówi o działaniu Ducha Świętego, ale w tym wymiarze właśnie w misyjnym, tak, to te materiały właśnie nawiązywały do tego, że mamy być apostołami, misjonarzami zarówno w Kościele, jak i w świecie współczesnym. Stąd troszeczkę wiedzy teoretycznej na temat zadań małych misjonarzy, ale też przykłady właśnie osób świętych, które już zrealizowały to zadanie. Gośćmi uroczystości byli biskup Krzysztof Włodarczyk i zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. Trzecie miejsce w kategorii klas 1-5 zajęły Maria Śmietańska z Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie oraz Lena Jabłońska ze szkoły w Turowie. Drugie miejsce ex aequo zajęli Julia Gojć i Eryk Skonieczny ze Słupska. Pierwsze miejsce zdobyła Maja Pawlak ze szkoły w Turowie. Masz jakiegoś ulubionego misjonarza świętego? Świętą Teresę z Kalkuty i od dzieciątka Jezus. W kategorii klas 6-8 trzecie miejsce zajęły Oliwia Mąka z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie oraz Julia Piątka z Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie. Drugie miejsce wywalczyła Aleksandra Kowalczyk ze Sławna, a nagrodę za pierwsze miejsce odebrali Daria Brzozowska z Białogardu i Wiktor Wilicki ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku. Religia to jest coś, co nie tylko wymaga od nas bycia na mszy świętej, ale też poznawania jej, i to bardzo ważne jest, żeby trochę poznawać swojego Boga, tych ludzi, którzy nas otaczają. Tak naprawdę jestem chrześcijaninem i dlatego tutaj jestem. Na pewno przeważały pytania zamknięte, ale pojawiły się też otwarte. Było na przykład uzupełnić cytat, trzeba było. Już sobie poradziłem z tym pytaniem, a tak poza tym to naprawdę dość łatwo, dla mnie przynajmniej. Trzeba było uzupełnić jakby biografię świętego, konkretne data, rok i trzeba było wpisać wydarzenie. Oczywiście, że posiadałem skąd, dostałem teksty po prostu, z których po prostu uczyłem się i każdą datę dotyczącą tego świętego zapamiętałem. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie. Dyplomy i upominki przygotowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli otrzymali wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego. Ogólnie myślę, że konkursy są potrzebne, także też i ten, tym bardziej, że jest to konkurs wiedzy religijnej. Zatem w tym takim wachlarzu różnych możliwości, czy to konkurs matematyczny, języka polskiego, czy jakieś konkursy językowe, też dobrze, jeżeli w tych sektorach znajduje się ta kwestia religijna. Jest taka definicja teologii, to znaczy fides queres intellectum, zatem wiara szukająca zrozumienia. Człowiek wierzący, chrześcijanin, katolik, zawsze będzie potwierdzał swoje wyznanie wiary rozumem. Organizatorzy zachęcają katechetów, by już we wrześniu podjęli pracę z uczniami zainteresowanymi pogłębieniem wiedzy religijnej. Pomysłodawcą konkursu jest pani Alicja Lorenz, doradca metodyczny do spraw religii w Koszalinie. Trwa remont domu samotnej matki w Koszalinie. W lutym na plac budowy weszli fachowcy. Zmieni się wszystko od elewacji po wystrój wnętrza i wyposażenie. Jeśli chodzi o prace wewnętrzne, bo w głównej mierze na tych, że koncentrowaliśmy się, no są one zaawansowane, myślę, że w stopniu znaczącym. Jesteśmy na etapie doboru kolorów wnętrz poszczególnych pokoi, doboru glazury, terakoty, a zatem wchodzimy w etap prac wykończeniowych. Aczkolwiek pewnych trudności przysparza nam parametr związany ze stroną techniczną. Chodzi o bardzo surowe, jednoznaczne i zrozumiałe zresztą dla nas wymogi, jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową. Jak wiemy, jest to obiekt mający już w sobie
trochę czasu. Technologie wykonawcze i stropy, jakie tutaj występują, no odbiegają znacząco od tego, co dzisiaj stanowi podstawowe wymagania, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa pożarowego. Więc no, wymagana tutaj była bardzo głęboka ingerencja. Te rzeczy stanowią ustawiczny, ciągły właściwie parametr uzgodnień, tak naprawdę realizowanych na bieżąco, jako że kwestia stropów, jak i adaptacji poddasza celem stworzenia tam pomieszczeń mieszkalnych, istotnie jest wyzwaniem bardzo znaczącym. Do budynku dobudowana zostanie winda. To jest kolejne wyzwanie, jako że ono no w jakimś stopniu koliduje z realizacją prac na zewnątrz, zatem te zewnętrzne, elewacyjne chcemy w maksymalnie szybkim czasie zakończyć, po to by dać sobie szansę rozkopania celem wykonania podszybia i zamontowania konstrukcji stalowej tejże windy. Pozostanie również nadbudowa części, przed którą stoimy. To też kolejny element, którego czasochłonność no, wiążemy z perspektywą zakończenia prac związanych z przygotowaniem elementów szybowych. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada. Bardzo sobie cenimy współpracę, jako że mnogość problemów no, nie pozostaje dla nas wyłącznym problemem. W sposób stały konsultujemy je z inwestorem i ta współpraca dla nas jest szczególnie cenną, jako że pozwala nam na utrzymanie ciągłości i rytmu pracy, jaki chcielibyśmy na tej budowie zachować. Myślę, że w perspektywie 2 miesięcy nasze twarze będą znacznie bardziej uśmiechnięte i pogodne, jako że bliżsi będziemy efektu końcowego. W ciągu 28 lat Dom Samotnej Matki pomógł 600 matkom i 640 dzieciom. Połowa z nich przyszła na świat właśnie w tym budynku. Jest okno życia, które będzie reanimowane i będzie funkcjonowało. Znalazło tam schronienie 2 dzieci, chłopczyk Gabryś i dziewczynka Marysia Zosia. Ja po prostu widzę, jak bardzo jest potrzebny ten dom, ponieważ od stycznia, odkąd jest remont domu, czy powiedzmy od lutego, około 8 zgłoszeń otrzymałam. A ponieważ w tej chwili nie możemy zapewnić tutaj pobytu kobietom w ciąży czy kobietom z dziećmi, więc proponujemy inne domy, które są najbliżej. Najbliższe domy, które są podobne do naszego, to jest dom w Karwowie, Szczecinie i w Gdańsku Matemblewie. Natomiast mamy, które były w tym czasie, kiedy zaczynano remont, my przyjmujemy kobiety z całej Polski, więc część kobiet po prostu znalazła sobie inne miejsce. Niektóre zostały w Koszalinie, w Fundacji Zdążyć z Miłością i w Centrum Kryzysowym Gościnnie. Po remoncie Dom Samotnej Matki będzie dysponował większą liczbą miejsc. Przyjmie 18 kobiet i tyle samo dzieci. W dalszym ciągu zbierane są fundusze na wyposażenie. Ciągle zbieramy pieniążki na dokończenie remontu i na wyposażenie tego domu. Mamy zbiórkę, mamy facebookową stronę, tam można zobaczyć, że zbieramy przez internet, ale też zapraszamy do takiego spektaklu, który będzie wystawiony w Teatrze Bałtyckim przez młodzież z prywatnego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. To jest takie koło teatralne. Tytuł spektaklu Dulscy. Na motywach tragi farsy Gabrieli Zapolskiej i to będzie 2 czerwca o 18:00. Przed spektaklem będzie zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki, a bilety wejściówki, takie właściwie cegiełki są do nabycia w sekretariacie Caritasu na ulicy Domina 8. Serdecznie zapraszamy. Będziemy potrzebowali właśnie i pralki, i wyposażenie do jadalni, począwszy od talerzy, sztućce, dlatego że ten remont skłonił nas do tego, że po 28 latach zrobiliśmy, tak jak to się mówi, reset. Wszystko wyrzuciliśmy, to co się nie nadawało do użytku, to co było już stare, połamane i powiedzieliśmy sobie, że ten remont sprawi, że wszystko tutaj będzie nowe, już na kolejne 30 lat, żeby mogło służyć tym mamom i wszystkim, którzy korzystają z tego domu. Na remont Caritas i samorząd pozyskali ponad 1 800 000 zł z Unii Europejskiej oraz 800 000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.